Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się dzisiaj spotkać z tak wspaniałymi ludźmi, wspaniałymi pracownikami wspaniałej instytucji Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie. Chciałem po kolei przywitać najpierw panią Małgorzatę Bogdańską-Krzyżanek. Witam panią serdecznie. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że zechciała Pani gościć tutaj u nas w magazynie sztuki w polskim języku migowym i podzielić się swoją wiedzą z miłośnikami sztuki. Witam też Panią Paulinę Celińską, znaną koordynatorkę dostępności też dla osób głuchych. Witam serdecznie. I też bardzo się cieszę, że jest z nami głuchy, znany artysta Daniel Kotowski. Performer, artysta, edukator, pracujący w Zachęcie. Chciałem również powitać nasze dwie tłumaczki, bez których nie dalibyśmy sobie rady dzisiaj na naszym webinarium. Pani Joanna Ciesielska, która jest długoletnią tłumaczką, i pani Magda Szromowa. Witam serdecznie. Teraz chciałem porozmawiać z państwem, którzy właśnie pracujecie w Zachęcie, w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Pani Małgosiu, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta w Warszawie ma już 160 lat. Jakby pani mogła opowiedzieć, jak powstawały zbiory Zachęty? Postaram się opowiedzieć w skrócie, ponieważ ta historia, tak jak pan wspomniał, właśnie 160-letnia, obfitowała w różne ważne wydarzenia, które oczywiście nadążały jakby za sytuacją społeczno-polityczną w Polsce i rodziły się jakby na tej podstawie. Natomiast miały bezpośredni wpływ i bezpośrednie przełożenie na kształt obecnej kolekcji. Stąd muszę właśnie zacząć od samego początku, czyli od roku 1860, kiedy powstało Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Może nie będę się już rozwodzić nad aż całą tutaj genezą powstania tej organizacji. Natomiast to, co dla nas ważne z punktu widzenia jakby współczesnej też zachęty, jest to, że była to właśnie organizacja takich ludzi dobrej woli, ludzi, którzy mieli na uwadze dobro polskiej kultury i sztuki dla wspierania współczesnych artystów. To o tym chciałabym, żebyśmy pamiętali, dlatego że często spotykałam się z takimi, no może nie zarzutami, ale też no, pewnymi pytaniami, dlaczego my się zajmujemy sztuką współczesną. My się bezpośrednio odwołujemy do własnej tradycji i cały czas istnienia tej instytucji zajmowaliśmy się sztuką współczesną, tylko oczywiście ta sztuka się zmieniała i zmienia nadal. Na przełomie wieków powstał gmach Zachęty, ten gmach, w którym po dziś dzień Zachęta działa i w którym trzyma swoje zbiory. I właśnie wtedy to w czasie działalności Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, no, ta organizacja dorobiła się naprawdę niesamowitej kolekcji, która to kolekcja była pokazywana w salach, w tej historycznej części Zachęty, do której Państwo w tej chwili, w każdej chwili właściwie możecie przyjść i obejrzeć. Te sale, począwszy od największej sali Matejkowskiej, skończywszy na mniejszych troszkę salach oraz salach na parterze, są jakby historyczną tkanką i są historycznym miejscem, gdzie ta pierwsza kolekcja była pokazywana. I na przykład z takich ciekawostek, ta sala Matejkowska jest nazwana od oczywiście nazwiska Jana Matejki, autora Bitwy pod Grunwaldem, która to bitwa pod Grunwaldem.
tam była eksponowana i wymiar ściany tejże sali jest właściwie prawie dokładnie odpowiada wymiarowi tej tego 10-metrowego obrazu. I tutaj zrobię też takie nawiązanie i też może przy okazji zaproszę wszystkich Państwa do obejrzenia malutkiego pokazu z naszej kolekcji, który startuje już 1 października. Tytuł tego pokazu to jest Archibus Żywe Magazyny. To ma bezpośrednie nawiązanie właśnie do historii kolekcji, jakby do tego pokazu jest remont magazynów dzieł sztuki. No, chcieliśmy też jakby, żeby i publiczność cokolwiek z tych naszych tutaj wewnętrznych działań miała, w związku z tym pokazujemy taki właśnie niewielki fragment, ale tam jednym z obrazów, znaczy fragmentem, będzie pokazany fragment instalacji Edwarda Krasińskiego, która to instalacja bezpośrednio odwzorowywała kształt tej przedwojennej tak zwanej sali Matejkowskiej właśnie z bitwą pod Grunwaldem polskiego XIX wieku i początku XX wieku i będziemy pokazywać właśnie w transkrypcji Krasińskiego obraz Henryka Zimlera Śmierć Barbary Radziwiłłówny, a ten oryginalny obraz Zimlera był pierwszym zakupionym przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych do własnej tej pierwszej kolekcji. Natomiast potem wybuchła II wojna światowa. Bardzo szybko zarząd towarzystwa zorientował się, no, jak to jest, znaczy zorientował się nad powagą w ogóle całej sytuacji i tego, że wbrew no, jakimś nadziejom to nie będzie jakby krótki odcinek historii. W związku z tym całe zbiory Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych zostały ewakuowane. W większości zostały przeniesione do Muzeum Narodowego w Warszawie, natomiast bitwa pod Grunwaldem, za którą zresztą Niemcy wyznaczyli nagrodę, została jeszcze we wrześniu 1939 roku heroicznym wysiłkiem wiceprezesa oraz no, przechodniów tak naprawdę, których on zwerbował i pracowników ówczesnej zachęty, wycięta z ram, zwinięta i przewieziona do Lublina i dzięki temu, że została ukryta, przetrwała i potem no, dalsze jej losy są znane i może być podziwiana. Natomiast budynek zachęty został nietknięty ze względu na to, że tam było Dom Kultury Niemieckiej, w związku z tym no, trochę to na szczęście przetrwał w niezmienionej formie do dziś. Dzięki temu. Natomiast te zbiory już nigdy nie wróciły do zachęty. Po wojnie zdezaktualizowano Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Jak wiadomo, zmienił się ustrój polityczny. Tamte zbiory zostały wciągnięte jakby do inwentarza Muzeum Narodowego. Natomiast w miejsce zachęty, miejsce Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych powołano instytucję, która zresztą bardzo przyczyniła się do rozwoju polskiej sztuki w ówczesnym czasie, czyli Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Początkowo to miało być działać na zasadzie tak zwanego Kunsthalle, czyli miejsca, w którym są tylko wystawy. I ta działalność jest wyłącznie wystawnicza i wyłącznie działalnością taką oświatowo-edukacyjną. To była bardzo szeroka działalność, ja też już nie będę tutaj może wchodzić w szczegóły, bo akurat jakby no, jakąś tam część tych szczegółów znam, ale to myślę, że to dla chętnych, jeżeli ktoś by miał ochotę, to chętnie albo opowiem, albo też można się tutaj jakby publikacji. Natomiast nie gromadzono, jakby nie było budowania kolekcji, aż do właściwie lat 70. tej kolekcji jakby nie było żadnego takiego programu budowania kolekcji, ale to nie znaczy, że do zachęty nie trafiały dzieła, bo trafiały masowo. Po pierwsze trafiały masowo ze względu na własną działalność, to znaczy na to, że organizowano bardzo wiele
wystaw, zarówno tu w Zachęcie, jak i wystaw tak zwanych objazdowych, wystaw i tak dalej, oraz do tej tak zwanej działalności oświatowej. Więc były to naprawdę dzieła liczone w setkach. Częściowo też to były zakupy na zlecenie Ministerstwa Kultury, które potem miały być redystrybuowane do innych ośrodków zarówno kultury, jak i do na przykład fabryk, do różnego typu zakładów produkcyjnych, jakby po to, aby zachęcać ludzi do oglądania sztuki i żeby tą sztukę popularyzować. Natomiast jakiś, no mówiąc kolokwialnie, odprysk tego pozostawał w Zachęcie z różnych względów. Z takich, że na przykład właśnie częściowo były to prace bardzo często używane, mówiąc też tak, no właściwie brzydko, do działalności, do naszych wystaw, jak również no z tego powodu, że coś się nie udało przekazać i tak dalej. W związku z tym bardzo wiele, bardzo różnych prac było, zostawało w Zachęcie. Potem już od lat 70. powstał tak zwany Fundusz Rozwoju Twórczości Plastycznej, z którego to funduszu były już takie zakupy dedykowane, chociaż nadal nie była to kolekcja, o której można mówić, że jest w jakikolwiek przemyślany sposób budowana, bo to też trzeba wiedzieć, że kolekcja to jest po prostu coś, co jest, ma jakiś program, jest budowane z jakimś pomyślunkiem i jakąś linią. W związku z tym właściwie bardziej można mówić tu o zbiorach. Natomiast oczywiście no w Zachęcie cały czas pracowały osoby wykształcone, historycy sztuki, którzy bardzo się starali, żeby to, co robią, było na wysokim poziomie i mimo, że oczywiście ustrój był jaki był, to jednak no, to nie było tak, że oni wyłącznie ulegali jakiejś presji propagandowej. W związku z tym niektóre, spora nawet część zakupów, bardzo wysokiej jakości, bardzo dobrych współczesnych artystów. I tutaj mogę, i te prace po dziś dzień są w naszej kolekcji. Tutaj mogę wymienić na przykład nazwiska Kantora, Erny Rosenstein, Henryka Starzewskiego, Adama Marczyńskiego czy Ryszarda Winiarskiego. Te wszystkie prace trafiały do naszych zbiorów, a potem do kolekcji. I taki stan rzeczy trwał do początku lat 90., kiedy to znowuż się zmienił ustrój i kiedy Zachęta z powrotem stała się Zachętą, to znaczy w nazwie powróciło słowo Zachęta i stała się Państwową Galerią Sztuki. I to był taki moment, kiedy się wzięto za uporządkowywanie tego, co mieliśmy. Zorganizowano ze dwa jakieś takie sprzedaże właściwie takich dzieł, właściwie można powiedzieć osieroconych, no, które były w żaden sposób nie mogłyby wchodzić do ewentualnie nowej kolekcji. Były pracami często, które pozostawały gdzieś tam po jakichś wystawach, nieodebrane na przykład przez artystów, bądź część prac, które były socrealistyczne, były przekazane do Muzeum w Kozłówce. Część prac też była przekazywana do innych instytucji i rozpoczęto wielką pracę ewidencjonowania tego, co zostało tych wszystkich zbiorów, zakładania kart inwentarzowych, opisywania i tak dalej. Więc rzeczywiście to ogromna praca już pod właśnie kolekcję, czyli pod taki zbiór prac, które są związane bezpośrednio z naszą instytucją. I taki plan na budowę tej kolekcji właściwie od tego czasu powstał, że mamy zbierać i kolekcjonować prace, które są związane z Zachętą najbardziej, bądź artysta, bądź sama praca. Ponieważ nie jesteśmy muzeum, więc nie jesteśmy jednostką badawczą, no i poza tym no, nasza skala jest jednak zdecydowanie inna, dużo mniejsza, więc jakby taka linia, którą przejęliśmy do budowania kolekcji, o tyle jest istotna, że nie wiem, kuratorzy, badacze i tak dalej wiedzą,
czego mogą u nas szukać. I jakby oddajemy pola większym instytucjom muzealnym, nawet sztuki współczesnej, do tego, żeby budowali kolekcje takie przekrojowe, natomiast my się troszkę zawężamy, ale też właśnie tutaj koncentrujemy na tym, żeby te prace były związane z zachętą. I od tych lat 90. rzeczywiście muszę powiedzieć, że wtedy był taki boom na to, żeby, bo artyści też poczuli to, że jest no, inaczej, jest wolność, w związku z tym chcieli po też okresie bojkotu w latach 80. zachęty, kiedy się też nie wystawiało i w ogóle pod tym, że ta sztuka wolna jakby zeszła do podziemia, oni bardzo chcieli zaistnieć. Ówczesna dyrekcja też no, chciała, aby nasza instytucja była taką międzynarodową, żywą instytucją. W związku z tym bardzo było dużo na przykład darowizn od artystów współczesnych, bądź jakichś takich naprawdę zakupów za bardzo takie no, preferencyjne w tym momencie stawki, bo wiadomo, że my też zresztą są bogatymi instytucjami, więc trudno sobie pozwolić na jakieś rynkowe tutaj wartości, więc bardzo dużo prac byliśmy w stanie uzyskać i tu z kolei też wymienię kilka nazwisk, to były na przykład trzy prace, które mamy Aliny Szapocznikow, prace Mirosława Bałki, prace artystów z grupy, czyli Włodzimierza Pawlaka, Jarosława Modzelewskiego, Ryszarda Woźniaka, Marka Sobczyka, Ryszarda Grzyba, wczesne prace dyplomowe, które w tej chwili no, mają naprawdę muzealną wartość, czyli praca Piramida Zwierząt Katarzyny Kozyry, Artura Żmijewskiego, właściwie jedyna praca rzeźbiarska, która jest obiektem 40 szufla, to jego praca dyplomowa, prace Zbigniewa Libery. No i potem to cały czas już od tego momentu tą kolekcję budujemy. To oczywiście zależy od funduszy, którymi dysponujemy, ale od lat 2000 są wdrażane takie programy ministerialne, które ratują nasz budżet i pozwalają na zakupy. O tych zakupach oczywiście nikt jednoosobowo nie decyduje, bo jest komisja do spraw zakupów, darowizn i depozytów, tak to się nazywa jakby w całości, która decyduje po pierwsze o zakupach, także o darowiznach, bo też to nie jest tak, że jakby wszystkie dary, oczywiście jesteśmy wdzięczni za każdą taką inicjatywę, ale no niestety też nie jesteśmy w stanie wszystkich darów po pierwsze przyjąć, a po drugie no też patrzymy pod kątem tego programu budowania kolekcji. Bardzo dziękuję za bardzo, bardzo ciekawą historię zachęty. A teraz mam pytanie do Pauliny. Jakbyś mogła opowiedzieć, jak wygląda dostępność w zachęcie. Wiem, że zachęta jest prekursorem dostępności dla głuchych. Te wszystkie pomysły, inicjatywy były naprawdę wyjątkowe i to pozwoliło głuchym przychodzić do instytucji kultury i poznawać kulturę w języku migowym. To wszystko jest naprawdę super przygotowane. Jakbyś mogła opowiedzieć, jak to się stało, jak do tego doszliście? To odwołam się do tego, co powiedziała Małgosia, czyli że zachęta jest galerią wystaw czasowych i aktualnie sztuki. Małgosia mówiła o kolekcji, o budowaniu kolekcji i oczywiście zachęta ma dużą lekcję. Nie wiem, czy mówiłaś o liczbie i obiektów mamy? Nie powiedziałam o liczbie. Rzeczywiście warto dodać, że to jest liczba w tej chwili już powyżej 3600 obiektów. W porównaniu z muzeami to nie jest dużo, ale mało też. I potrzebna jest rozbudowa magazynów, co się właśnie będzie działo i remont, tak żeby się lepiej nasza kolekcja miała i mieściła. I to wszystko mamy, natomiast to, co można na co dzień zobaczyć w Galerii Zachęta, to są wystawy czasowe, na których czasem pojawiają się prace z naszej kolekcji, ale rzadko. I tak naprawdę to są prezentacje tematyczne bądź indywidualne wystawy artystów współczesnych, polskich,
publicznych, które po prostu są u nas przez jakiś czas. Kiedy w 2012 roku spojrzeliśmy na naszą działalność właśnie trochę krytycznie i spojrzeliśmy na to, czego brakuje nam i jak możemy poprawić właśnie dostęp do tej sztuki dla osób z niepełnosprawnością słuchu czy z niepełnosprawnościami tak wzroku, tak żeby po prostu no też wywiązać się w pełni z takich zapisów statutowych powszechności tego dostępu do tego, co prezentujemy. No, jakby uświadomiliśmy sobie, że przy wystawach, które odbywają się po 2 miesiące, mniej więcej, tyle trwają, to, co możemy zrobić, na czym się skoncentrować, tak żeby udostępnić sztukę, to jest propozycja takich spotkań, oferta związana z tym, co dzieje się i co jest przygotowywane w obrębie edukacji. No i po pierwsze zaczęliśmy od takiego spotkania, zresztą między innymi z Tobą, Marku, i szukania takich informacji, co właśnie jest potrzebne, jakie formuły spotkań, zajęć, jaka oferta byłaby atrakcyjna dla osób niezwykłych. Przepraszamy bardzo, troszeczkę rwie dźwięk i niestety nie jesteśmy w stanie pomóc. Zaczęliśmy przygotowywać od 2013 roku takie regularne właśnie, przygotowaliśmy taką ofertę spotkań na wystawach. Były to spotkania z tłumaczem, który towarzyszył edukatorowi słyszącemu. W międzyczasie odbyły się też takie warsztaty, pod nazwą Warsztat na Zachętę, który był takim eksperymentem spotkania wspólnego osób niewidomych, niesłyszących, takiego stworzenia takiej przestrzeni do dyskusji o sztuce. I to było organizowane w współpracy z Fundacją. No ale to było takie ważne doświadczenie tego, jak można by było spróbować połączyć grupy. Ja słyszę, tak? Jest jakiś problem? Troszeczkę nam przerywa. Momentami troszeczkę przerywa. Aha. Troszkę był sygnał u nas, że jest niestabilne łącze. Może było jakiś problem z połączeniem. A czy teraz jest dobrze? Tak, teraz jest dobrze. Dobrze, to ja może tylko powtórzę, że no, mieliśmy na koncie taki eksperyment właśnie jak warsztat na zachętę, czyli wspólne spotkania osób niewidomych i niesłyszących, ale niby potraktowaliśmy to jako ważne doświadczenie, natomiast wnieśliśmy też takie wnioski, że jednak zdecydowanie chodzi o to, żeby wyjść naprzeciw potrzebom tutaj osobno grup i zaczęliśmy organizować takie spotkania właśnie z tłumaczeniem na język migowy. No ale w pewnym momencie też zorientowaliśmy się, że naprawdę najlepszym rozwiązaniem udostępniania i opowiadania o sztuce współczesnej osobom niesłyszącym jest tak naprawdę spotkanie w języku migowym. I tak zrodził się też pomysł właśnie, żeby zaprosić i stworzyć taki model oprowadzania przez głuchego edukatora. Zaprosiliśmy Daniela do współpracy i Daniel od 2015 roku chyba już jest z nami. Zaczynał od takich spotkań dla organizowania i prowadzenia takich spotkań w języku migowym dla grup młodzieży w ramach takiego innego projektu, które też rozwijaliśmy, Encyklopedia Sztuki w polskim języku migowym, który wiązał się z stworzeniem pewnego materiału, zasobu encyklopedycznego właśnie na temat sztuki w polskim języku migowym, ale też były warsztaty i spotkania dla młodzieży, żeby ją zachęcić do tej sztuki. No i Daniel zaczął prowadzić taki stały cykl spotkań, które są z kolei tłumaczone na język foniczny, tak żeby i osoby słyszące mogły uczestniczyć w tych spotkaniach. Więc postawiliśmy na spotkania takie regularne,
One już wychodzą również w przestrzeń publiczną. Jutro mamy spotkanie w ramach Festiwalu Kultury Bez Barier i będziemy już nie tylko po wystawie oprowadzać, ale też potem dookoła zachęty, więc serdecznie zapraszamy jutro o 18:00 spotkanie pod muralem grupy Tworzywo. Znajduje się tuż obok zachęty. No ale wracając jeszcze do tego, jak może jak można i co jeszcze robimy, żeby udostępniać tą kulturę i zwiększyć ten dostęp do kultury dla osób niesłyszących, to wracając do kolekcji, to jakby no, niezależnie od tego, że jest bądź nie prezentowana w niewielkim wyborze w ramach naszych wystaw, czasem prace też jeżdżą i są prezentowane na innych wystawach. Mamy tylko świadomość, że mamy też w zbiorach takie prace, które, tak jak wspominała Małgosia, są takimi ważnymi pracami w historii sztuki już współczesnej. I staramy się wybrać właśnie z kolekcji te najważniejsze prace, jak również nowe takie zakupy od kilku lat, te prace, które wchodzą do naszej kolekcji co roku i staramy się je też opracowywać. Jeśli trafiają się wśród tych prac prace wideo, a jest ich trochę w naszej kolekcji, bo też tak trochę jest sprofilowane to kolekcjonowanie na najnowsze też media. I w związku z tym staramy się o opracowanie takich prac wideo w taki sposób, żeby dodać właśnie napisy i żeby one też były dostępne właśnie dla osób niesłyszących. I mamy takie filmy czy Pawła Althamera, Karola Radziszewskiego, Roberta Kuśmirowskiego, no, Elżbiety Jabłońskiej, nie, Małgorzaty Jabłońskiej, przepraszam, ciągle mylę artystki. Więc no, tak jak mówię, sukcesywnie staramy się opracowywać też kolekcje. Daniel? Jeszcze Karol? Ma na pewno. Przepraszam, przerwa, niestety nie wiem. Karola Radziszewskiego i. Okej, okay, to jeszcze słowo na temat sposobu udostępniania, to znaczy mamy świadomość, że nie wszyscy mogą odwiedzić nas w tym terminie, kiedy proponujemy takie spotkanie z Danielem, czy jakieś inne też spotkania, bo staramy się jakby odpowiadać też na potrzeby osób niesłyszących, jeśli zgłaszają nam taką potrzebę, że chcieliby uczestniczyć w innych wydarzeniach, no to staramy się też o tłumaczenie wydarzeń, czy spotkań, czy warsztatów, które się u nas odbywają w takich wydarzeń towarzyszących wystawie. No ale mamy świadomość, że nie każdy może w danym momencie akurat być u nas, gościć na takim spotkaniu, więc jeśli chodzi o wystawy, staramy się też już od już drugi rok, co będzie trzeci, przygotowywać przewodniki w polskim języku migowym. Przygotowujemy taki scenariusz z Danielem i nagrywamy takie przewodniki właśnie w polskim języku migowym po wystawach. Także to są takie najważniejsze może obszary i sposoby na udostępnianie tego, co robimy osobom niesłyszącym. Super, świetne, bardzo ciekawe informacje przekazałaś, Paulino, i bardzo ważne też dla innych osób głuchych, które chciałyby wziąć udział w jakichś wydarzeniach organizowanych przez Zachęta. Teraz mam pytanie do Daniela. Danielu, jakbyś mógł opowiedzieć, jak definiujesz w ogóle dostępność Zachęty, ale też innych instytucji kultury? Jakie kwestie według Ciebie są ważne i dlaczego? Dlaczego dostępność jest ważna? W ogóle jak definiujesz dostępność i dlaczego ona jest ważna? Może cofnę się troszeczkę w historii. Pamiętam, chodząc na różne wycieczki organizowane w szkole, zawsze tłumaczem był nauczyciel.
Przepraszamy, mamy jakieś chyba problemy techniczne, bo troszkę przerywa. Teraz dobrze widać. To możesz już dalej opowiadać. Właśnie, zawsze chciałem wiedzieć, zawsze dopytywałem się o różne dzieła, które oglądaliśmy w czasie tych wycieczek. Natomiast no, nauczyciele niezbyt dobrze migali, więc niezbyt dużo się... Właśnie dzięki temu, że tak jak Paulina opowiadała, pojawił się warsztat na zachętę z tłumaczem języka migowego. Ja w tym warsztacie często brałem udział i miałem poczucie, że mam właśnie pełny dostęp i mogę poznać sztukę. I dla mnie to było coś niesamowitego, bo to było zupełnie jakby inne podejście i inna wiedza. Tłumacz był zupełnie niezależny, po prostu tłumaczył dokładnie to, co mówił edukator. Nie było żadnej cenzury, tak jak w przypadku nauczyciela, który gdzieś tam cenzurował jednak to, co było opowiadane. I miałem takie poczucie, że mam zupełnie swobodny dostęp do sztuki i też mogę zobaczyć różne spojrzenia na tą sztukę. I no, super jest to, że teraz to, taka dostępność jest nie tylko w Zachęcie, ale też w innych instytucjach kultury. Później zacząłem pracować w Zachęcie i w momencie, jak właśnie prowadziłem warsztaty dla szkół, młodzież zaczęła mi zadawać różne pytania i przypomniały mi się te czasy, kiedy ja byłem młody i chciałem zadawać pytania edukatorowi, ale nie miałem takiej możliwości i właśnie wtedy zobaczyłem, jakie to jest istotne, żeby edukator był osobą głuchą, bo to po prostu ułatwia kontakt z głuchymi dzieciakami, z głuchą młodzieżą i łatwiej też mu jest różne rzeczy opowiedzieć, wytłumaczyć, także wydaje mi się, że to jest ważne i to pozwala na to, żeby młodzież głucha właśnie miała większą wiedzę na temat sztuki. Dobrze, już dziękuję Ci bardzo, Danielu. Chyba technicznie jest już w porządku. Dobrze, bardzo dziękuję. A ja może jeszcze przepraszam się wtrącę, ale powiem do tego z punktu widzenia osoby słyszącej, do tego, co przed chwilą powiedział Daniel, że dla mnie to było niesamowite doświadczenie, kiedy było prowadzenie po wystawie grafiki, której miałam przyjemność być współkuratorką i na tym oprowadzeniu był Daniel i również była pani, która właśnie tłumaczy dzisiaj i tłumaczyła wtedy to spotkanie i była taka możliwość, że Daniel mógł podejść, mogliśmy porozmawiać, mogłam mu odpowiedzieć na wiele pytań, mogłam opowiedzieć o różnych rzeczach. Inaczej nie dałabym rady, nie byłoby to możliwe po prostu. W związku z tym muszę powiedzieć, że zaciekawionego słuchacza i tak osobę tak chętną do tego, żeby poznać różne niuanse tego, to jest bardzo przyjemne. W związku z tym już ta bariera w tym momencie też nie występuje, więc to mówię jakby z własnego punktu widzenia. Super, bardzo dziękuję. Też chciałbym wszystkim widzom powiedzieć, że warto przychodzić na różne oprowadzania właśnie z Danielem Kotowskim, ale też na oprowadzania kuratorskie, bo naprawdę Zachęta jest bardzo dobrym domem sztuki dla wszystkich. Także zapraszam wszystkich widzów, którzy nas dzisiaj oglądają, do tego, żeby przychodzili do Zachęty. Ja też chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w jakimś wydarzeniu, to jak najbardziej możecie się zgłaszać Państwo do mnie albo do Pauliny. Zapraszamy bardzo serdecznie. Bardzo dobrze to powiedział Daniel. Zapraszamy wszystkich głuchych, żeby tłumnie przychodzili do Zachęty. Bardzo wszystkim dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję za wywiad, za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję również tłumaczkom za tłumaczenie. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.